America, America. Jestem kokosem na falie, krótkim jebanym kurniku. Każde pianie to sygnał, jest od pistoletu. W szczególnej ma litości, nie ma miejsca na strach. Chodzisz na mój teren, to dostaniesz łeb, kurwa bas, yo. Powinieneś zrobić Q&A część 2. Pytajcie, a dostaniecie. Ja, potężny youtuber, spełniam wasze życzenia. Czuję się trochę jak taka youtubowa prostka. Nie było mojego komentarza. Nie ma za co, gościu. Widzisz, jak ja jestem miłosierny? Do zobaczenia w następnym odcinku. Co byś wolał? Jeść codziennie tylko i wyłącznie zupki chińskie złoty kurczak wifon, takie bez wody, nawet sam twardy makaron z przyprawami? Czy mieszkać z muskularnym, czarnoskórym mężczyzną, który cię wykorzystuje w sassy sposób codziennie ile razy tylko chce? Nie możesz nic z tym zrobić, ale za to ugotuje ci wszystko, co tylko chcesz. Jak już uzgodniliśmy, że jestem youtubową prostą, to wydaje mi się, że najbardziej logiczne będzie dla mnie opcja numer 2. Nie chcę mi się gotować, nie wiem jak dla was, ale dla mnie to jest win-win. W moim 2024 bingo nie było coming outu koguta. Jestem gejem, no i lubię w dupę. XD. No i XD, jeżeli wam się podoba ten film, to dajcie łapkę w dupę. Nie zapomnijcie też zasubskrybować, ponieważ jestem biednym youtuberem i potrzebuję subskrypcji, bo wiecie, że z subskrypcji się zarabia. Tak? Takie legendy i mity panują na YouTubie. Czy szkoda ci wyświetleń, które straciłeś zaczynając nowe kanały? Polboy, Mimtronaut? Wyświetleń? Z czego wyświetleń? Tak jakby ja dosłownie robię teraz kompletnie coś innego, więc wyświetlenia z dram? Nie, kompletnie mi tego nie szkoda. Ale ogólnie rzecz biorąc, żebyście sobie nie myśleli, to nie jest tak, że ja porzuciłem YouTube'a na zawsze. Ja w międzyczasie robiłem swoje inne projekty i ten czas, który wykorzystałem na robienie filmów na Polboya czy na przykład na Mentronautę, wykorzystałem do nauki. Więc teraz, jeżeli chodzi o robienie jakichkolwiek materiałów, jestem absolutnym gigaczadem. Wydaje mi się, że już wspominałem o tym na jednym z moich filmów, ale wspomnę jeszcze raz, ponieważ tak się składa, że przeczytałem bardzo ciekawą książkę, która się nazywa The YouTube Formula i to było po tym, jak przestałem nagrywać na koguta, więc jeżeli ktokolwiek z was jest początkującym youtuberem, to naprawdę bardzo polecam tą książkę, bo otworzyła mi oczy na to, w jaki sposób powinno się prowadzić kanał na YouTubie. Więc czy jest mi szkoda? Absolutnie kurde nie. W tym momencie mój kanał, który się nazywa Memtronauta, gdzie wrzucam memy, na który serdecznie was zapraszam. Jeżeli potraficie angielski i lubicie memiksy dokładnie tak jak ja, okazuje się, że za parę dni będę mógł z tego zarabiać. Więc ludzie, którzy myślą, że porzuciłem kanał i mam tego żałować, nie zdają sobie sprawy z tego, że teraz potencjalnie będę miał dwa źródła dochodu. Ale jak to tak? Można prowadzić i polski, i angielski kanał jednocześnie? Wy tyfy kogut? Myślicie, że dlaczego mam amerykańską flagę? Ponieważ kogut idzie z biznesem na zachód. Dywersyfikacja biznesu. No, nie widzicie, że jestem dobrze ubrany, to znaczy, że potrafię dobrze prowadzić biznes, a tak poza tym to... Jestem lordem dripie! Ej, gra Włóczyki, melodia Doliny Muminków jest na promocji. Jeśli nie możecie się wyciszyć, to kupcie sobie Włóczyki, melodia Doliny Muminków. Ewentualnie zawsze można kupić kurs jogi albo pójść do kościoła. Bratku, biorąc pod uwagę twoją nazwę, na YouTubie. Zażywasz, przegrywasz. Co masz w komputerze, że... Co masz w tym komputerze, że... Co masz w tym komputerze, że z nas... Że na nowy... Kurwa, jak wy piszecie? Ja p***le, czy wy potraficie w składnie k***wa? Co masz w tym komputerze, że na nowy zbierasz? I don't know, man, nie jestem z IT. Pewnie jakiś krzem, kable, jakieś inne plastikowe rzeczy i tak dalej. Ja nie chcę nic mówić, ale mój komputer mógłby już legalnie pójść do pierwszej klasy podstawówki. Który dyktator według ciebie lepszy? To jest bardzo długa lista. Jak już gadamy o tych, o dyktatorach, nie, to... Czy wy zdajecie sobie sprawę, jak dziwna jest historia Chin? Oblężenie jakiegoś zamku. Straty? Od kilkuset do 30 tysięcy osób zjedzonych. Historia Chin jest tak memiarska, że często pojawiają mi się filmiki na TikToku o tej tematyce. Chinese history be like, Hong had a weird dream incident, 20 million dead. Chinese history be like, Emperor Xi Jinping made himself a sandwich, 900 million casualties, 8 human species extinct, 12 seas disappeared, and 3 planets dismantled. Ale to szanuję w ch...
天上太阳红呀红彤彤哎，心中的太阳是毛泽东哎。Kaka du dudlu. No i właśnie o to chodzi w życiu, panie i panowie, żeby czasami po prostu kaka du dudlu. Jak za starych dobrych czasów, kiedy nie trzeba było się starać o kobietę, tylko po prostu złapać ją za włosy i zaprowadzić do jaskini. Ja być kogut, ja chcieć kobieta. Kiedy kolejny przegląd klapków? Nowe klapencje. Co prawda nie są tak zajebiste jak te stare drewniane, ale jeżeli chcecie, to możecie wysłać mi swoje klapki. Bez podtekstów. I bez stóp, proszę. Same klapki. I pokażę je w następnym odcinku. Serduszko emoji. Uwaga, uwaga, teraz bardzo ważne. Test na milenialsa i zoomera. Robicie serce w taki sposób? Czy może jednak w taki sposób? Czy jesteście upośledzeni i robicie serce tak? Oh my god, K-popiary mnie znienawidzą. Koguci kącik inteligencji. Bóg wszechmogący wszystkich kogutów. Ten film nic nie wnosi, bo to polski YouTube. Guys, byłem na odcinku! O, ho, 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 wpadłeś w moją manipulację, pułapkę. Ja mam content, a ty? Jesteś na odcinku, nie ma za co. Kurde, to jakiś jacket z Hotline Miami. Hotline Miami cosplay? Dwie łapki w dupę. Przyjadę tak na PGA. Z jakiego filmu, który nagrałeś, jesteś najbardziej zadowolony, a jaki najchętniej chciałbyś, aby nigdy się nie ukazał? Myślę, że chyba wszystkie moje teledyski. Wierzcie bądź nie, ale wrzuciłem w nie naprawdę bardzo dużo roboty, bo wszystko, oprócz bitów, no i nagrywania mnie, robiłem sam. Uważam, że jest to mega kreatywne i uwielbiam takie projekty, dlatego z tych jestem najbardziej zadowolony. A jest jeden film. Jeden film, który uważam, że jest absolutnym ścierwem. Nie wiem, czy on w ogóle dalej jest dostępny na YouTubie, ale kiedyś na Mardeja wrzuciłem film, który się nazywał Top 10 powodów, dla którego powinniście grać w Terę Online. Nie dość, że jest on zreżnięty praktycznie jeden do jednego od jakiegoś innego YouTubera, to na dodatek jest tak edgy, że ludzie go totalnie znienawidzili, a ja nie wiedziałem dlaczego. Dlatego teraz uważam, że jest absolutnym ścierwem. Grasz dalej w Terę Online? Nie gram, bo mi kurde wyłączyli serwery. Ale jak faktycznie grałem, to co chwilę była nowa aktualizacja i co chwilę mój set był totalnie zoutdate'owany i stwierdziłem, że ja to pierdzielę. Fopałeś kiedyś do Elin z tej gry? Ja przepraszam bardzo, ale akurat tak się składa, że małe dziewczynki z Tery mają lore, że one mają jakieś 5000 lat, więc... Może tak, może nie, domyśl się. Ziomek, jesteś absolutnym degeneratem, ale przeczytam od ciebie jeszcze jedno pytanie. Ulubione. O! O, za kogo ty mnie masz? Za barbarzyńcę? Wy ty, wy! Ej, ale co jak co? Bible Black jest całkiem spoko. Komentarz dla zasięgu, bo ja fan. Ho, 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 to mi trochę zawiej, bo mi ku... gorąco. Czajcie, bo fan z angielskiego to wiatrak. Zrozumielibyście ten żart? Gdybyście byli tak zajebiście jak ja, dlatego subskrybuj, żeby być tak zajebiście jak ja. Co jest większe? Twój k***c czy twoje ego? Why not both? Powrót plakatu Daenerys i poduszki pieroga? Oh my god! Ja zapomniałem w ogóle, że tą poduszkę mam! A co z tym plakatem się stało, to szczerze mówiąc chupie. Ale mogę wam opowiedzieć śmieszną historię w ogóle związaną z tym plakatem. Moja pierwsza dziewczyna była tak bardzo insecure wszystkich kobiet, które istnieją, nawet tych, wiecie, seriali, albo filmów, albo gier, albo na przykład książek, i tak dalej, że zrobiła mi aferę, że kupiłem Daenerys Targaryen jako plakat, a nie Jona Snowa. Dlaczego kupiłeś laskę? Teraz będziesz miał laskę w pogoni. Daenerys Targaryen, jej pierwszego imienia, matka kurwa smoków, a ty mi mówisz, że mam nie mieć jej plakatu? Wyglądasz jak wujek na weselu. Wypraszam sobie, to wujek na weselu wygląda jak ja, to po pierwsze. A po drugie, jestem k***a stylowy i mam drip. Jestem lordem dripie. Jeśli miałbyś ciasto i k***a
matce, na którym byś usiadł, a które zjadł? To jest to same pytanie, jak leżysz między matką i ojcem i któregoś musisz wyrzucić, a komuś dać się wyrzucić. Odpowiedź nie jest jasna. Utknął mi w czajniku. Lata temu oglądałem Gonciarza, ale no jak to bywa czasami, przestaje się śledzić niektórych twórców i tak też miałem z Krzyśkiem właśnie. Naprawdę, błagam was, czy wy możecie w składnie? Wiecie, ile czasu spędzam na rozszyfrowaniu waszych hieroglifów? Nie przeszkadzajcie sobie, mam sporo czasu. Ostatnio jak zaczęło się o nim robić głośno, głównie przez to, że ludzie uważali go za odklejęca, to sam chciałem sprawdzić co i jak, żeby mieć własne zdanie. I surprise, uważam, że rzeczywiście się coś u niego pozmieniało, ale na lepsze. Obejrzałem wszystkie co do chuja i wydaje się gitem, więc podzielam twoje zdanie na jego temat. I całkiem dobrze, że głośno mówisz o swoim podejściu do jego zmiany, bo ludzie powinni się bardziej otworzyć na zmiany u innych. Pozdrawiam cieplutko i cieszę się, że wróciłeś, by ty wy jesteś gitem. Dobra, dobra, dzięki za ten komentarz. Fajnie, że się ze mną zgadzasz, ale to co się stało dalej mnie bardziej interesuje. O, bratku, masz takie samo profilowe. Oh my god, cóż za epickie spotkanie. Jeżeli nie będziecie razem, to nie wierzę w miłość. O mój Boże, poprosiłem o nową nutę i ją dostałem. Super film, kogucie. A tu masz pytanie na kolejne Q&A. Jakie przekąski wolisz? Słone czy słodkie? No i oczywiście, jaka jest twoja ulubiona przekąska? PS, brakuje mi skaczącego ruska. Czekolady są nieistotne. Powiedz mi, w jakim kontekście mam wykorzystać skaczącego ruska? Bo jeżeli dobrze pamiętam, on był wykorzystywany do pokazywania hipokryzji. Moment. Czy ja przypadkiem nie nazwałem samego siebie hipokrytą w poprzednim odcinku? Czekam niezmiernie na reveal spodni. Chwała Gomezowi. Za Gomeza! Za śniącego! Śniący! Zbudź się! Ej, ty tam! Czy to coś z przodu twojej głowy? To twarz czy dupa? Dobra, koniec tego k***a. Dobrego, nara. Premium, premium, tak bardzo jest premium. Masz w sobie swag, masz Gucci bag. Na dworze znów Jordana grasz. Trudno mieć tu wartości, chyba cię to nie złości.